What? What? Siema ludzie, jestem Zomacik, to jest kolejny odcinek, drugi już sezon Sąsiedzi z Piekła Rodem. I okej, zaczynamy. Sztuka dla mamuśki. Dzień Matki. Dzień Matki. Z tej okazji mamin synkowaty sąsiad przygotował dla mamuśki specjalny prezent. Z pewnością spodoba się jej podobizna synalka. A może obraz, olbrzymia rzeźbia, ręcznie robiona waza? Tak czy inaczej, sąsiad robi strasznie dużo zamieszania, to zaś nie podoba się Woody'emu. No, nam się nie podoba, więc trzeba mu przeszkodzić w tym wszystkim, tak? Okej, sąsiedzi z Piskorolem przedstawiają. Sztuka dla mamuśki. Okej, jak tutaj zauważyliście, mamy górne piętro otwarte. Czyli drugi sezon, górne piętro otwarte. I tu jak się domyślaliście, zamknięte drzwi, to na przykład w kolejnym sezonie się otworzą. Okej. Mamy klucz. Mamy szpilki. I w kiblu może coś będzie. No ja nawet nie wiem co będzie. O, i tu mamy ptaka, przed którym musimy uważać, bo on... Okej, gdzie on idzie? Aha, robić tam te gówna. No to my idziemy na górę tutaj. I tutaj już musimy na przykład takim chilloutowanym jazzem sobie pójść. Okej, gdzie on idzie? Nie idzie na górę, no to spoko. Okej, nie wiem czy mamy... Aha, jeszcze banan. Jeszcze banana spróbuję wziąć. Okej, on będzie tutaj szedł na górę akurat. Okej, idziemy po... Banana. Skórkę od banana. I mamy chyba... Prawdopodobnie mamy wszystko. Obrazu nie da się tutaj zamalować, bo nie ma oczu. Okej, on idzie do kuchni, więc my się tutaj zmywamy stąd. Więc tak. Najlepiej zacząć wszystko... Moim zdaniem, zacząć wszystko od góry. Okej, można tutaj alarm, pokazałem wam jak ten alarm wygląda. Okej, więc wsadzamy ten proszek do tego. Ptaka rozpierdzielamy, w sensie uwalniamy. Rozpuszczamy obraz i chowamy się pod łóżko. No właśnie, bo on teraz będzie szedł na górę. Okej. Teraz idziemy rozpierdzielić krzesło. Tak, idziemy rozpierdzielić krzesło. I tu chyba... Wow, tak się obudził, ale okej. No, teraz... A, jeszcze. Fuck! A, akurat zasnął, to spoko. Nie? Aha, już wiem gdzie. No tak, tam się oczywiście wiadomo. Za mocno buz... What? A no tak, tutaj. No i chyba... Okej, chyba wszystko. Okej, tam już się powkurzał troszkę. Niestety tego nie widzieliśmy, ale okej. Więc teraz będziemy go po prostu obserwować. Tu się wypieprzy na bananie. Klasyczny numer z lat 20. Okej. Tutaj co będzie? Usiadł na szpilki. Tu wszystko zabolało. Tak. No i tu taki penis. Penis po mordzie go wali. No tak. Tak żeby inaczej. I znowu się wkurzył. Tak. Okej. Tutaj już wszystko naprawia i teraz idziemy do tego posągu dziwnego. Ojej. Ups. Oj. 7/7, 97%. Jakoś nam wyszło. Jakoś jest... Dobrze. Znakomicie. 7/7, 97%. Prestiż. I zaczynamy słoneczny poranek.
Jaki piękny dzień, aż się prosi o chwilę lenistwa na świeżym powietrzu. Sąsiad myje zęby i czym prędzej rozkłada leżyk na balkonie. W taki upał jego ukochaną roślinkę trzeba częściej podlewać. To zaś daje mu wiele okazji, by doprowadzić sąsiada do szału. Okej, więc będziemy w tym odcinku doprowadzać go do szału. Tak jak każdym innym. Okej, i tradycyjnie na początku zbieramy itemki. On idzie od razu do kibla, więc nie będę... Tak, on idzie od razu do kibla, więc... Dobra. Bierzemy tutaj coś. Zbieramy. Banan mamy. Miód. I gdzie teraz idzie? Idzie sobie zrobić kawę, idzie tędy, Więc my idziemy teraz na górę. Żeby zdobyć więcej czasu... tutaj... Mamy... Co? Torba... Nie, klucz. Klucz do tego, do apteczki, tu już wszystko mamy, wzięliśmy ziemię. Teraz on idzie leżakować, więc my się schowamy tutaj. Pod łóżeczko. I czym prędzej udamy się do kibla, żeby wziąć to jakieś gówna, co się mieszczy tam w apteczce. Idziemy na dół. Od razu szpilki możemy wziąć. Dobra, żeby zyskać trochę czasu, możemy obudzić tego gościa, żeby tutaj biegł. Dobra. Teraz używamy klucza na tym. I co mamy? Płyn chwastobójczy. Holy... No, nie. No nie gadaj. Nie gadajcie. Już myślałem, że... Nie byłoby dobrze. Dobra, więc teraz tak. Miód. Szczotka do butów ze szczotką do zębów. Zamieniamy. Pięknie. Roślinka. Tak. Tak, on idzie szybko wypić kawę. Więc wypieprzy się tutaj i będzie i wypije sobie ziemię. Szybko. Dobra, no przynajmniej się wypieprzy. Teraz idziemy na górę. Dobra, już nie musi być. Dobrze. Więc teraz tak. Płyn chwastobójczy z tym gównem tutaj. Miód możemy dać tutaj. Szpilki damy tutaj. I ziemia. Ziemia musi być z kawą, no bo wiadomo. To wygląda jak kawa. A kawa wygląda jak ziemia. Idzie leżakować, no to my się chowamy. Żeby nas nie dorwał i nie dał nam w pierdolu ostrego. Idziemy po kawę. No tak. Usiadł na te. Teraz będzie się smarować. A nie, teraz będzie szedł dać te. Dać napić się roślince, ale niestety. Schowaliśmy się do szafy i tu już nic nie musimy robić, prawdopodobnie. I teraz patrzymy, co się będzie działo. No i niestety. Teraz idzie sobie zrobić kawę. Facet prowadzi bardzo niezdrowy tryb życia, no ale spoko. Idzie się napić kawy, a raczej kawy błotnej. Niedobre. Idzie umyć zęby, Trzyma się za dupę, nie wiem czemu. Mudzińskie zęby. Żartuję. I kombo. Umył sobie ząbki. Teraz znowu po kawę idzie? No Jezus Maria.
Ja bym wyrzucił tą kawę, skoro ona była zmieszana z tym. Chociaż nie. No dobra. Dobra, nieważne. Idzie sobie kawę wypić. A potem będzie szedł się... A zresztą zobaczycie. Może się domyślacie, na co był ten miód. Ale... Zaraz zobaczycie, jeśli się nie domyślacie. Chociaż... Bardzo łatwo się domyślić. Każdy by się domyślił, naprawdę każdy. No i idź. Wszystko będzie w porządku, idź. No. No i się smarujesz. What? Jakim cudem on... Jak? What? What? Dobra, idzie leżakować, tak? No dobra, zobaczymy jeszcze raz. Coś się musiało zrąbać. To mi się nie podoba. Dobra, siadaj i się smaruj, debilu. Nie. On teraz będzie tak powtarzał te sekwencje, tak? No dobra. To by było tak, że Ul byłby, wiecie, posmarowałby się miodem i zaatakowałyby go osy czy tam pszczoły. Ale skoro on cały czas robi to samo, kiedyś też mi się tak zdarzyło i nie wiem co robić. No ale dobra. Jak na razie ten odcinek wyszedł najgorzej, w sensie ten odcinek w grze. Ale dobra. Czy chcesz zakończyć odcinek? No niestety musimy zakończyć, bo on się nie będzie smarował. Ale jednak udało nam się 5-6. Gdyby nie to, że się nie chce posmarować, byłoby 6. No, byłoby 6. 71%. Ale dobrze! Było dobrze, mam nadzieję, że było dobrze. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I ja się z wami żegnam. Na razie!